10 najdroższych seriali w historii. Materiał opracowany na podstawie telemagazyn.pl. House of Cards, amerykański serial z gatunku dramatu politycznego. Serial powstał na podstawie powieści Michaela Dobbsa i nawiązuje do miniserialu BBC Dom z Kart z 1990 roku. Głównym bohaterem serialu jest kongresman Francis Underwood, bezwzględny rzecznik dyscypliny partyjnej Partii Demokratycznej w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Ciężko pracował przy kampanii wyborczej do Białego Domu, licząc na stanowisko ministerialne w nowym rządzie. Pozbawiony przez prezydenta Stanów Zjednoczonych możliwości objęcia stanowiska sekretarza stanu, postanawia się na nim zemścić. Koszt jednego odcinka to $7,5 miliona. Rzym. Historyczny serial telewizyjny współprodukowany przez telewizję BBC oraz HBO. Akcja serialu rozgrywa się u schyłku Republiki Rzymskiej i początku Cesarstwa Rzymskiego. Jest to koniec wojny w Galii, dojście Cezara do władzy oraz jego rządy, przejęcie po nich Schedy przez Oktawiana Augusta. Głównymi bohaterami są Lucius Vorenus i Titus Pullo, postacie wspomniane w O wojnie galijskiej Juliusza Cezara. Autorzy serialu skupili się na pokazaniu życia w ówczesnym Rzymie, zwyczajach i mentalności mieszkańców. Wydarzenia ogólnopolityczne pokazane są dość skrótowo przez pryzmat bohaterów. Akcja dotyczy głównie losów dwóch rodzin oraz osób z tymi rodzinami związanych. Koszt produkcji jednego odcinka wynosi $9 milionów. Marco Polo, amerykański historyczno-fantastyczny serial telewizyjny wyprodukowany przez Electus. Twórcą serialu jest John Fusco. Wszystkie odcinki pierwszej serii zostały udostępnione 12 grudnia 2014 roku na stronie internetowej platformy Netflix. Premiera drugiej serii odbyła się na stronie internetowej Netflix 1 lipca 2016 roku. 13 grudnia 2016 roku platforma Netflix ogłosiła anulowanie serialu po dwóch sezonach. Koszt jednego odcinka to $9 milionów. Przyjaciele. Amerykański serial komediowy o grupie przyjaciół mieszkających na Manhattanie w Nowym Jorku, wyświetlany w latach 1994-2004. W Polsce serial emitowany był na antenie Canal+, a później także w stacjach Polsat, TVN i TVN7. Od 1 stycznia 2018 roku serial można oglądać na platformie Netflix. Serial został wyświetlony w ponad 100 krajach. Ostatni odcinek w Stanach Zjednoczonych obejrzało ponad 51 milionów widzów. Podczas 10 lat produkcji serial ten otrzymał 6 nagród Emmy, w tym za najlepszy serial komediowy, a także Złoty Glob, 2 nagrody Stowarzyszenia Aktorów Filmowych oraz 56 innych nagród i 152 nominacje. Widownia Netflixa, która w większości jest prawie tak samo głupia jak Netflix, stwierdziła, że jest to serial rasistowski, seksistowski, dyskryminujący. No i fajnie, walić ich. Koszt jednego odcinka to $10 milionów. Czemu tak dużo? Biali rasistowscy i seksistowscy aktorzy są do tego chciwi i dużo zarabiają. Co nauczyciele zazdrośni jesteście, co w sumie przyjaciele nadal nie są tak wielką komedią jak trwający strajk. A co do fanów Netflixa, bo już wiem co będziecie pisać w komentarzach. Zawiodę was, Breaking Bad to nie jest produkcja Netflixa, tylko AMC. Westworld. Uff, na szczęście nie Netflix, tylko jakiś porządny producent. Amerykański serial science fiction, który jest luźną adaptacją filmu Świat Dzikiego Zachodu z 1973 roku, stworzonego przez Michaela Crichtona. Współtwórcą serialu jest Jonathan Nolan. Serial jest emitowany od 2 października 2016 roku przez HBO. Zdobył liczne nagrody, m.in. Emmy i Saturn. W Polsce jest emitowany od 3 października 2016 roku przez HBO Polska. Akcja serialu dzieje się w futurystycznym parku rozrywki Westworld, zaludnionym przez hosty obdarzone sztuczną inteligencją, lecz kontrolowane przez obsługę parku. Niektóre hosty zyskują jednak coraz większą kontrolę nad własną egzystencją. Koszt jednego odcinka to $10 milionów. The Get Down, serial wyprodukowany przez firmę Netflix oraz wyprodukowany przez Sony Pictures Television. Jego premiera zaplanowana była na 12 sierpnia 2016 roku. Lata 70. serial skupia się na losach grupy nastolatków zamieszkujących Bronx. Ich chaotyczne życie ukazane zostaje na tle rozwijającej się branży muzyki disco oraz hip-hop.
hip-hop i Bronx. No, można zrobić coś bardziej pod publikę. 25 maja 2017 roku platforma ogłosiła anulowanie serialu. Koszt jednego odcinka wynosił 10 milionów dolarów. Kompania braci serial telewizyjny składający się z 10 części, którego producentami są Steven Spielberg i Tom Hanks, ukazuje historię słynnej kompanii E, 506 spadochronowego pułku piechoty należącego do 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej Armii Stanów Zjednoczonych w trakcie działań podczas II wojny światowej, począwszy od szkolenia poprzedzającego desant w Normandii aż do upadku III Rzeszy. Serial został oparty na książce Stephena Ambrose'a pod tym samym tytułem. Sylwetki bohaterów serialu są wzorowane na żołnierzach kompanii E. Niektórzy z nich na początku każdego odcinka wspominają swoje przeżycia na wojnie. W USA serial po raz pierwszy został wyemitowany w 2001 roku w telewizji HBO, a później również The History Channel. W Polsce kompania braci emitowana była przez telewizję HBO, TVN, TVN7 oraz Universal Channel. Koszt produkcji jednego odcinka kompanii braci wynosił 11 milionów dolarów. Gra o Tron, amerykański serial fantasy, stworzony przez Davida Benifora i Weissa dla HBO, będący adaptacją sagi Pieśni Lodu i Ognia autorstwa amerykańskiego pisarza George'a R.R. Martina. Amerykańska premiera pierwszego sezonu w HBO miała miejsce 17 kwietnia 2011 roku w Polsce. Serial zadebiutował dzień później. Od 18 kwietnia 2011 roku do 9 czerwca 2014 roku premiera nowego odcinka w Polsce odbywa się w poniedziałki o godzinie 22. Od 16 czerwca 2014 roku, czyli finału czwartego sezonu, premiera polska odbywa się równolegle z amerykańską, czyli w nocy z niedzieli na poniedziałek o godzinie 3 czasu polskiego. Serial został przedłużony o sezon 7 oraz 8, składające się odpowiednio z 7 i 6 odcinków. 12 milionów dolarów za odcinek. Tyle podają niektóre źródła, choć ta kwota bardzo często ulegała zmianom i ciężko tak naprawdę ustalić, ile wynosi koszt produkcji jednego odcinka. Ostry dyżur, amerykański serial telewizyjny autorstwa Michaela Crichtona, pokazuje pracę w fikcyjnym szpitalu County General Hospital w Chicago. Nie mam pojęcia, na co oni wywalili tyle kasy, ale koszt jednego odcinka to 13 milionów dolarów. Pacyfik. Miniserial telewizyjny składający się z 10 części, którego producentami są Steven Spielberg, Tom Hanks i Gary Goetzman we współpracy z HBO, DreamWorks, Playton, Seven Network, przedstawia losy żołnierzy piechoty morskiej podczas wojny na Pacyfiku. 20 milionów dolarów za odcinek. Taki koszt obejmuje produkcję jednego odcinka miniserialu Pacyfik. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać koniecznie, o czym chcielibyście kolejny odcinek. Ponadto zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie ostatnio poruszam tematy związane między innymi z Grą o Tron, ale też tematy religijne, co myślę wielu osobom się podoba, ponieważ myślę, że temat religii, głównie chrześcijańskiej, jest bardzo zaniedbywany w Polsce, jeśli chodzi o historię. Ponadto zbliżają się wybory zarówno do Parlamentu Europejskiego, jak i u nas w Polsce i z tego względu będę chciał przygotować odcinek, w którym pokażę pewną analizę partii politycznych i myślę, że to będzie odcinek ciekawy. Nie wiem, kiedy jeszcze się pojawi, ale pojawi się na pewno, więc tam Was zapraszam. Zostawcie koniecznie łapkę w górę oraz subskrypcję, bo to bardzo zwiększa pozycjonowanie kanału. Ja tak naprawdę, no nie okłamujmy się, na pozycjonowaniu opiera się oglądalność, bo gdy coś jest niepozycjonowane, to jednocześnie się nie ogląda i zauważyłem to już na wielu przykładach. Dzięki za obejrzenie do końca. Trzymajcie się. Cześć.